Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skyline. Słuchajcie, dzisiaj rozbudujemy i raczej pozmieniamy trochę tą tutaj strefę. Więc tutaj będzie się dzisiaj działo, na pewno załączymy tutaj pauzę. I zaczniemy od metody wyburzenia. Na pewno tą nitkę tego prądu. Okej. Ja wiem, że to będzie kosztowne i na pewno potrwa to, aż się tutaj rozbudują znowu. Ale jestem w stanie to przetrzymać, słuchajcie. Dobra. Nie, te sklepy też może, może byśmy sobie zrobili tutaj. Bo nie jest wjazd do alei. Wynajduję bezpośrednio aleje. A zrezygnować z tej alei. Zobaczymy. W sumie. No tu jest stacja metra, no i tutaj byśmy zostawili, a tutaj byśmy puścili aleje i tu byłby wjazd z alei. Też nie, bo tutaj widzę jest aleja też. Ha, 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 ha. No dobra. Najlepiej idzie ten kawałek tutaj. Dobra. Także dzisiaj mały rozpierdziel. Nie wiem, czy skończymy dzisiaj ten mały rozpierdziel, ale... Ale na pewno będę chciał, żeby poniekąd uporać się z tym. Dobra. Okej. Mogę to wyrzucić. Okej, teraz drogi. Na pewno te, chociaż te krematoria na razie też może wyoutujemy stąd. Bo tak naprawdę nie wiem jeszcze, jak tutaj będzie to wszystko szło. Ale na pewno nie tak, jak szło do tej pory. Tutaj w sumie też. W sumie tylko tą stację metra. Dobra, i tutaj do tego ronda. Ale rozpierdła. Masakra. Dzielnicę też chyba usuniemy całkowicie i zrobimy tutaj też nową, większą. Dobra. To idzie out. To są parki jakieś, to też out. Okej. Fajnie by było tutaj połączyć tą... Może tutaj też zrobimy troszeczkę inaczej, to spuścimy aleję wtedy i byśmy się łączyli z tą. To by nie było głupie. Co to w ogóle jest? Nie mam żadnego pojęcia, ale ładny budynek. Więc na razie go zostawię. Dobra, tutaj stąd leci wszystko out. Dobra. Ale rozpierdło. O, ja cię kręcę. Kiedyś trzeba, jakieś parki postawiamy i tak dalej. Będzie fajnie, słuchajcie, będzie fajnie. Fajnie będzie, no. Dobra. Tak się zastanawiam, czy tutaj będzie w ogóle szła aleja. Może niekoniecznie. Też tu idzie aleja. Trochę inny szymyk. Dobra, to out. To też idzie out. Dobra. Okidoki. No, ładnie żeśmy zrobili. Rozpierdłę. Okej, okay, teraz tak. Tutaj chciałem tą aleję puścić jeszcze, nie? Tutaj nie wiem, czy mi to wyjdzie tak jak chcę, ale zobaczymy. Kto nie spróbuje, ten nie wie, nie? To ogólnie lądowisko dla tych, chociaż to może na razie mogę całkowicie wypierdasić. Dobra.
Aha, bo to jest stacja metra. Ooo, rany, 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 rany. Przesuniemy ją tutaj. Damy metro. Tunel. Ciach. Kurde, ciach, ciach. Ciach, okej. Okay. Jak zbyt stromę zboczę? Serio? Bez takich mi tutaj teraz. Okej, tutaj musimy wziąć tory jeszcze kolejowe, bo żem zruszał. Okej. Dobra, no i okej, przechodzimy do tej naszej drogi. Tutaj aleja z drzewkami w środku. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Spróbujmy najpierw tak. 12. Nie wiem, czy mi to tak pójdzie, tak jak bym chciał. Szkoły bieg. Aczkolwiek poszłoby. O! Shit, I'm fucking dirt. Jak zawsze problem. Nie wiem, taki przejazd czy tunel bardziej? Chyba tunel, nie? Nie, jakoś bardziej mi się te tunele w tej grze podobają niż kurde takie. Tutaj sobie możemy. Kurnia, tutaj jest ten. Także kurka czuł, że tu metro będzie szło. Ja pierdyle. Więc musimy puścić to metro troszeczkę bokiem. Dobra. Zrobimy tak. Zrobimy tak, dobra. Git. A tutaj ten kawałeczek możemy dociągnąć tutaj. A co tam, jak najbardziej. Owszem. Pięknie? Tak. Można było ewentualnie dociągnąć tutaj. Po długości, ale po co? Chociaż może. Aczkolwiek... Może tak? W takim wypadku wtedy... Wtedy też przebudujemy ten kawałeczek tutaj. Okej, weźmiemy to. Może nawet tak zrobimy bez tego. O, okej. Ja to w sumie mogło tak zostać jak jest. Muszę sobie zrobić tak. Tak. I tak. Ha! Perfekto. Tutaj zapełnimy handlóweczką.
Okej. No i jest pięknie. Okej. Dobra. Czyli ten kawałeczek tutaj na razie będziemy mieć ogarnięty. Tutaj na razie strefy out. Tu gdzie jeszcze zostały jakieś. Dobra. Teraz tak, te oceanaria, nie oceanaria. Oceanarium w ogóle bym na razie. W ogóle, Na razie outnę. I tu też outnę. Dobra, tu jest tak. Tu aleja. A kurde, patrzcie, tu mam kawałek takiej tej. Szukali. Okidoki. Okay. Czemu jest 4-0? Dotąd, nie? W sumie mam plan. Mam plan. Jak to śpiewał swego czasu Black. Obmyślam nowy plan. Wtedy, kiedy sram. Znaczy, gram. To będzie. Nie, bo to się zrobiło światło, to będzie lipa straż. Tak po skosie mi pójdzie. No poszłoby. I kurnia krzywo, patrzcie. Ale nie, to będzie. Ja może po prostu wezmę sobie. Nie? Tylko tutaj byśmy wyłączyli później światła. Albo nawet już, bo później to ja zapomnę i na tym się skończy, że tu światło zostaną. A tu damy stop. O. Dokładnie. Ewentualnie tutaj nawet można by było zrobić jednokierunkowo. W sumie to czemu nie? Zobaczymy tą aleję tutaj, ten kawałeczek. No właśnie, i tego mi tutaj, słuchajcie, brakuje. Brakuje mi takich alejek jednokierunkowych. Dopiero mogę te. A ja akurat bym chciał tamtą. Bo tam ja... To jest za szeroka, kurnia. A idę. No bo to bez sensu teraz, kurczę, ci co będą jechać. Znaczy no... Bez sensu i nie bez sensu, no. Zawsze można im zrobić coś takiego, że tutaj na przykład jeszcze mogą sobie kawałeczek wyjechać, nie? O, tu sobie domieszkać. Na przykład, nie? Może jakąś strefkę mieszkalną tutaj zrobimy. Tak. Tak.
co ty co tu się wyprawia? Fajne, ale kurde, za blisko skrzyżowania, byłaby troszeczkę lipa tutaj. Więc nie mogę tego tak tutaj zrobić. A teoretycznie mógłbym to tak zostawić, nie? Także w sumie wewnętrzne drogi może sobie zamienimy na takie... Mam tutaj rowerowe? O właśnie, rowerowe. Zarąbista sprawa. Ale w sumie te mamy chyba rowerowe. A, dokładnie. To czemu by nie? Niech sobie mieszkańcy tutaj rowerkiem ciachu, 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 ciachu i jadą, nie? Aż tu do centrum. I jak najbardziej. No. Tak bym to widział. Dobra, fajno. Możemy to jeszcze pociągnąć tutaj do przodu do tego. O, jakby to tu zrobili. O! Ha! Perfekt. Dobra, czyli tutaj sobie zrobimy jakąś strefę mieszkalną jeszcze. Tutaj też. Zbyt strome zbocze. Kurnie, ale jak to? O. Ciekawe, tu się wybudowali. Zobaczymy, jak się będą budować. Jak się wybuduje, to się wybuduje. Jak się nie wybuduje, to się nie wybuduje. Dobra, i tak, teraz tutaj ta strefa handlowa, takiej rozrywki w sumie bardziej bym powiedział. Dobra. I teraz tak, jak my tu mamy aleje, tu mamy aleje, tu mamy aleje, aha, tu mamy ten. Dobra. Aha. Dobrze. Aleja, aleja. Okidoki. W sumie tak się zastanawiam, czy tutaj warto w ogóle jakąś aleję dawać. W sumie to bym zrobił ten i heja banana, nie? Ze ścieżką rowerową i nara. Co najwyżej. To tutaj na przykład. Nie? Można by im było tak walnąć dotąd maksymalnie. Chcę, czy na przykład się łączyć tutaj z tą? Czy nie? Jakbyśmy połączyli, to będziemy mieć coś takiego, nie? Na przykład. Przykładowo to już. Znaczy nie byłoby to też złe, nie? Dobra, zostawmy na razie tak. Będziemy widzieć, co się będzie działo. Dobra, rzecz jasna, wszędzie ścieżka rowerowa. To jest normalnie coś zarąbistego. Kurnia, teraz... Nie? Ścieżka rowerowa. Pęk. Niech sobie leci tutaj. Dobra, tutaj widzę, mamy jakiś taki uskok, więc zrobimy to w ten sposób. I teraz tak. To byśmy sobie przesunęli tutaj. Dalibyśmy.
sumie jedna kierunkowa można by było. W jednym kierunku tak. Aha. W drugim kierunku. W drugim kierunku zrobimy tak. Okej, daki. Tutaj sobie będą jakieś te. Dobra. Teraz tak, droga rowerowa. Pyk. Pyk. Okej. Tu zrobimy w ten sposób. Dobra. Tutaj będą mieć istnieje taką imprezową strefę. Dobra. No, myślę, że całkiem spoko. Tu zrobimy jakieś biurowce. Ale w sumie, wiecie co? Może byśmy... Tak, tu byśmy dali taką. No. Bez sensu to wygląda. Jak już zrobiliśmy tutaj taką siatkę kwadratową, to byśmy siebie troszeczkę tutaj utrzymali. A pytanie, czy dam radę opuścić tędy? Kurde, szkoda. Tak sobie myślę, ale pewnie mnie tutaj nie puści. Może byśmy mogli jeszcze podłączyć tą. A właśnie. Tak niewiele. Kurde, no. Ale nie, dobra, to musimy zostawić tak, jak jest. To jest dosyć ważny przejazd, także zostawiamy. Nie wiem, czy tutaj przed tym rondem i tak, powiem wam szczerze, średnio pasuje. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Tu możemy zrobić taką. Okej. Tutaj my się damy same biurowce dalej. Czyli w tej strefie tu. Okej. Tutaj będą biura. Nie, przy rondzie nie będziemy dawać żadnych biur. Bo to rondo, nie? Okej. No i tutaj ta strefa istne imprezy. To jeszcze zaraz nie puszczę im play, żeby powstawiać jakieś parkingi, jakieś kafejki czy inne pierdoły, które tutaj będą mogły funkcjonować. Zobaczymy, czy w ogóle oni będą zaraz się chcieli tutaj wybudować, bo im trochę im tutaj skasowałem ich. Okej, tutaj też, okej, tutaj.
Trzeba będzie zaspać tą dzielnicę jeszcze, czy tu jest wszystko w porządku. Dobra. Sprawdźmy dzielnicę. No właśnie, tutaj jest dzielnica także z tymi biurowcami. Ja w sumie nie wiem, czy tutaj jest sens zostawić biurowce, więc... Na razie ciachniemy całkowicie tą dzielnicę. Okej. To w sumie też możemy ciachnąć dotąd, bo tutaj będzie jakaś dzielnica mieszkalna jeszcze, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, i stworzymy sobie kolejną dzielnicę. Dobra, tutaj. Aj, no. Tak miałem zrobić. Okej. Ten kawałeczek zostawiamy. Dobra, i tutaj zaraz stworzymy kolejną taką malutką dzielnicę, która nie będzie miała jakoś nie wiadomo czego, nie? Drogi. Jep. Dobra. To chyba ten kawałek był jeszcze tej dzielnicy, więc zrobimy to w ten sposób. Okej. No i tutaj będzie kolejna dzielnica sobie mieszkalna na razie. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Dobra. Okej. To teraz posłuchaj tutaj jakieś budynki. A, to by w sumie... To by w sumie pasował ten. Stacja metra. A czy w sumie tu autobusy jeżdżą, widzę. To na razie będzie ogar. Taksówkę może jakoś tutaj bym postawił, bo wiadomo. Tu jedną. I zajezdnia. O, perfekto. Dobra. I teraz tak jeszcze. Coś unikatowego tutaj, żeby powstało, poza tym. Co by tu można było postawić? Co to jest? Rezerwat pand. Nie no, to rezerwat pand to nie. Kasyno mogę, o proszę. O pieruńsko duże. O kurnie. Ale kasyno ile kosztuje? 4000. Ale dobra, to co, ja bym postawił to kasyno tutaj. Co ty mówisz? Aha, bo tu mamy to, taksiarzów pierdzielonych. Taksiarzów na razie out. Aha, bo tak na mnie wchodzi. Dobra, to będzie od tej strony wejście, nie ma problemu. Najmniejszego. Dobra, kasyno, kurde. Świetna sprawa. Kasynie by pasował parking jakiś. O, zarąbiście. Łopanie. Perfecto mundo. A tutaj poczujmy się jak w Las Vegas. Nie? Czujesz się jak w Las Vegas? Bo ja tak. A zajebiście. Kurde. Okidoki. Czyli kasyna jest. Stadion, ale tutaj nie bardzo. Plac Lazaret. Jest taki placyk.
Park meteorytu, właśnie to jest fajne. To by się zmieścił idealnie. Dajmy po drugiej stronie park. Okej. No i to scenarium chciałem gdzieś tu. Kurnie, jakie to jest duże. Ale dobra, scenarium gdzieś tutaj walniemy. Okej. Teraz tak, tutaj wejdziemy jeszcze, tu. Dobra, niech sobie będzie, że tak chcę ten tego. Dobra, jakieś kamienie bym tutaj. Small. Large, nie, medium, nie, small. Nie? O, niech sobie będzie, że tutaj takie coś, czekajcie, jeszcze jakieś drzewko by to pasowało. Może jakiś krzoczek? Nie, drzewko. O. Palmowe drzewa? O, chuinkę. To było taką chujowinkę. Znaczy choinkę. O, takie drzewo, zarobiste. Dobra, jakieś krzoczki tutaj bym jeszcze dał. Nie, o, niech sobie tutaj jakieś rosną. Randomowo. No kurde, jaki krzok. O, jakąś taką trawę tutaj gdzieś, nie? A kurnie, zarosło tutaj zarąbiście, ale przynajmniej fajnie wygląda. Dobra. To też takie... Też bym tu coś dał, żeby nie było takie... Wrzucę tu kilka kamieni. No. Na pojedynczy to nie za bardzo. Small. Nie, bo wystają na ten. Large. Kurnie, no. Jakaś trawa. Troszeczkę zalesimy ten kawałek, może tutaj się nic nie będzie budować, więc niech tu będzie gąszcz. Ci co czekają na taksówki, na pewno tutaj będą za takim lasem. Okej, dajmy play. Zobaczymy, niech się dzieje co chce. Aha, tutaj jeszcze czekajcie, specjalizacji dzielnicy trzeba wybrać. Mianowicie turystyczna, powoduje chaos, wypoczynkowa. Dokładnie, wypoczynkowa. Włączymy tak. Tu się podłączymy tak.
Zobaczmy, jak to będzie funkcjonować. Zobaczymy. To jedno skrzyżowanie, tutaj drugie, ale to w sumie światło nie ma. A, to jest blues. A zobaczymy, czy w ogóle oni na tej... tutaj się będą chcieli budować. Zacznijmy od tego. No, na razie prądów. Czy prądów brak? Wody? Nie ma wody? O kurnie, patrzcie, jak mnie tutaj oszukali. Co ja pierdolę? Nie spodziewałem się, że to będzie taki jazz. Dobra, ale myślę, że oni tu się w końcu wybudują. No nie wiem, zobaczymy. Znaczy na pewno, bo należy zapotrzebowanie znowu na strefy nam. O kurde, czemu tu nie mamy prądów? Aaa. Zapotrzebowanie na ten nam spadło znowu na strefy. Dobra, o, ci już tutaj prądy mają. Czy coś tu się rozbudowuje? Widzicie, coś tu się buduje, coś tu się... Powoli, powoli. Myślę, że z czasem po prostu tutaj przybędzie tego. Także dajmy im po prostu czas. A tymczasem ja wam daję czas na to, żebyście odpoczęli ode mnie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki wam za uwagę, oczywiście jak wam się podobało, to strzelcie łapkę w górę, komentarz, to jest subnicie kanał, co widzę na bieżąco. No i do następnego razu. Na razie, trzymajcie się, pa pa.